To bardzo proszę, zacznie nasz gość, pan Jędrzej Kęciuk. Dzień dobry przede wszystkim, witam panów. No zacznę od gratulacji. Gratuluję zwycięstwa, ważne punkty. Szczególnie, że kolejka się ułożyła, jak się ułożyła. Dla nas jest to kolejna porażka. Boli niestety to, że w trzecim meczu nie tworzymy praktycznie sytuacji. Jednocześnie nie strzelamy bramek. Pracujemy nad tym bardzo mocno, ale jak przychodzi do meczu, to niestety wychodzi jak wychodzi. Dlatego jak się bramek nie strzela, w naszej sytuacji musimy je strzelać wszędzie. Czy jest to Górnik Wałbrzych, czy jakiś inny przeciwnik. Nie robimy tego. No i po prostu gdzieś tam mecze przegrywamy i dostajemy też bramki po błędach takich, o których bardzo uczulam zawodników, czego w ogóle nie robimy. Po raz kolejny złe ustawienie, brak koncentracji. W ostatnim meczu dostaliśmy bramkę w 19 sekundzie, teraz zaraz po przerwie. Brak koncentracji kompletnie, o czym sobie w szatni mówimy. No i kończy tak, jak się kończy. No myślę, zasłużone zwycięstwo Górnika. Planowaliśmy troszeczkę inaczej właśnie, tak żeby strzelić bramkę i tą strefę odbioru piłki cofnąć się i grać z kontry. Później jeszcze czerwona kartka i wszystko się praktycznie przeciwko nam ułożyło, także trzeba było zaryzykować, zostać. Nie mieliśmy już co bronić, tak jak powiedziałem, w naszej sytuacji nawet nas remis nam nic nie daje i po wynikach, które jeszcze były w tej kolejce, to już w ogóle nie ma o czym mówić. To wszystko. Dziękuję bardzo. Trener Górnika, pan Maciej Jaworski. Proszę bardzo. Bardzo zadowoleni jesteśmy z tych trzech punktów. Wiedzieliśmy, że czeka nas ciężka przeprawa. Widzieliśmy, jak bardzo dobrze Jarota zagrała na Warcie Poznań, gdzie w ogóle nie była słabszym przeciwnikiem. Wiedzieliśmy, że jak będą grać konsekwentnie w tyłach i będą dobrze przesuwać, to będzie nam ciężko, wiadomo, każdy klub w Polsce ma problem z atakiem pozycyjnym. Ale powiedziałem zawodnikom po przerwie w szatni, że żebyśmy dalej tą piłkę holowali, gdzieś już w drugiej połowie jakieś tam nie mieliśmy 100% sytuacji, ale po prostu zaczęliśmy wykorzystywać już te luki między linią obrony a linią pomocy. Druga sprawa, że jakby były chyba szyby w szatni, to by wyleciały, bo jak wszedłem, jeżeli trenujemy coś od roku, stałe fragmenty gry i zawodnicy tego nie realizują, to szlak mnie trafia i zawsze tak będzie. Ja mówię, nie po to trenujemy, nie po to przychodzimy na te treningi, nie po to ustawiamy, nie po to ja rysuję, rozrysowywuję przed meczem, co mamy robić i gdzie mamy stać. Zawodnicy w nocy wyrwani ze snu powinni wiedzieć, jak jest dany stały fragment gry, gdzie powinni się znajdować. Oni tego nie robią i oto największe pretensje. Może ta sytuacja troszeczkę też na nich wpłynęła bardziej mobilizująco. Powiedziałem w przerwie, żebyśmy grali dalej i dalej piłką i sytuacje się stworzą. I tak też się stało i z tego się bardzo cieszymy, tym bardziej, że dzisiaj jest też jubileusz klubu i nie wypadało tego meczu nie wygrać. Martwi natomiast brak skuteczności, bo w drugiej połowie, tym bardziej już przy czerwonej kartce dla przeciwnika, mieliśmy kilka sytuacji, mogliśmy wygrać 3-0, 4-0, a wiadomo, jak w takich meczach to nieraz wygląda, że przeciwnik ostatnie piłki wrzuca to wszystko w pole karne. Dzisiaj nie mieliśmy w bramce Jogiego, który ma duży zasiąg ramion i byłbym spokojny o wyłapywanie tych piłek, a dzisiaj jednak tak nie było. No i to troszeczkę taki, mówię, tutaj jest żal do zawodników o to, że nie potrafimy do końca być skoncentrowani i tych sytuacji wykorzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeżeli są pytania do szkoleniowców, to bardzo proszę. Chciałbym zadać tę sytuację w szatni, bo rozumiem, że było gorąco, tak? Bo wiesz, dobrze, do przerwy się nie układał teraz. No nie było gorąco, tylko było głośno, bo tam prezes nie podkręca grzejników, także nie było gorąco, no się nie układa, no Jarota nie stworzyła sytuacji, no też no, panowie, no gramy w drugiej lidze, no nie gramy w ekstraklasie, że jest to
piorunujący mecz czy zawody, ale graliśmy swoją piłkę, staraliśmy się grać bokami, Śmiałowski i Daniel Zinke, no Grzesiek wchodzi w pierwszą linię, no to ćwiczymy na treningach, to staramy się grać i to cieszy, no a nie mieliśmy tych sytuacji, ale to nie jest tak, że w każdym meczu oczekujecie, że będziemy strzelać po kilka bramek, no. Też chcieli, no dzisiaj mówię, no chcieliśmy strzelić, no mogło być 3-4, no niestety tak się nie stało. I ja nie uważam wcale, że do przerwy graliśmy słabo. No, graliśmy też konsekwentnie. Już od, nie wiem, 25 minuty czy 30 minuty mieliśmy już wyraźniejszą przewagę. Graliśmy na połowie przeciwnika. Dlatego nie uważam wcale, że to było słabe w naszym wykonaniu. Powiedziałem, że był słaby, powiedziałem, że się nie układał. No to nie układał się, no bo nie strzeliliśmy bramek, to może tak, ale... Zejście Śmiałowskiego to spowodowane tym, że był taki mocno elektryczny? Tak. Tutaj już po tej nakładce sędzia też mógł się pokusić i wyciągnąć drugą żółtą kartkę, no także tutaj, a jeżeli chodzi o Śmiałowskiego, to... Odczuję też po kieszeni tą kartkę żółtą, bo tak nie może być, że gdzieś wybiega, kurwuje do sędziów i za przeproszeniem i takie rzeczy robi. On ma się zabrać i ma walczyć o piłkę, a nie, że on będzie tutaj sędziemu wtykał, nie? Także na pewno ja tego tak płazem nie popuszczę. Ale w drugiej połowie była taka chwilowa obawa, bo ja grając w dziesiątkę, może nie stwarzała sytuacji, ale każdy podała piłkę w pole karnym. No ale no, dlatego to mówiłem, że to jest wrzucanie piłki w pole karnym, mają wysoki skład. No, my w lidze dysponujemy najniższym zespołem i no, wiadomo, że się obawialiśmy. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Ja to gra w dziesiątkę, bo w 11 momentami też jakby w dziesiątkę, bo ja odnoszę wrażenie, że tak by pana Fołca na wojsku nie było. To już kolejny mecz. No ja powiem wam tak, no, za skład odpowiadam ja. Ja wystawiam ten skład, a jeżeli chodzi tutaj o... może tak, Marcin dzisiaj nie utrzymywał się przy piłce, to jest raz, ale jeżeli chodzi o grę obronną i jeżeli jestem pierwszym wysuniętym napastnikiem i on potrafi bardzo dobrze odcinać, bardzo dobrze gra taktycznie. Po drugie, to co powiedziałem, mamy na niższy zespół w lidze. Nie stać mi teraz na to, żeby Marcina posadzić na ławce, żeby nikt mi piłek w polu karnym nie wygrywał. Jeżeli chodzi o jego właśnie utrzymanie przy piłce, to też już mu mówiłem, że wymagam od niego więcej. W Bytowie na drugą połowę wiedzieć z głowami przy sobie, a nie w szatni? Aby nie wiało, tak jak w Sosnowcu, nie? Teraz też Bytowi pomógł wiatr, jak grali z Wartą, żeby teraz nie wiało. No to jest standard. To był przypadek, no powiedzmy szczerze, ta bramka to był przypadek, później brak konsekwencji, brak jakiegoś tak szybkiego powrotu, bo to jest tak, jak jest komunikacja zawodzi i ktoś krzyczy zawodnikowi, zostaw, piłka wychodzi, ten wchodzi ślizgiem, jeszcze ją stopuje, że chłop dostaje piłkę, jedzie, dogrywa i strzela bramkę, no to no błąd techniczny, no, zawodnika to był. Pana drużyna, panie Andrzej, prawda, wyszła trochę z głowy w szatni, bo bramkę 3 minuty po przerwie dostała. No, już tak jak mówiłem, kolejny mecz. Wychodzimy, wiadomo, to nie byłoby tajemnicą, że przyjeżdżamy tutaj i dobrze się bronić i wychodzić z kontratakiem, tak. Poprzedni mecz, 19 sekunda, teraz w przerwie mówimy coś innego, robimy kompletnie, nie wiem, czy to była pani na spalonego, chyba tak, bo nagle wybiega sam na sam, po prostu rzeczy, o których ani nie mówię, ani nie każę robić, ani tego nie ćwiczymy. I tak jak tutaj już trener wspomniał, no kompletnie nie wykorzystaliśmy tutaj fragmentów gry, które ćwiczymy aż naprawdę, nie wiem, może za dużo faktycznie. Dzisiaj też wystawiłem wysokich zawodników, wiedziałem jakim wzrostem dysponuje Górnik Wałbrzych. Naprawdę naszą silną stroną były rzuty rożne, no ale mamy dwa rzuty rożne i dwa takie niedoloty, że po prostu no, co jakbyśmy się nie ustawiali, nie ma szans. Po prostu wiedzieliśmy, jakie są słabe strony, jakie są mocne strony Górnika. Mieliśmy to wykorzystać, nie wykorzystaliśmy. Bardzo liczyłem na stałe fragmenty gry. Szczególnie gdzie widzieliśmy w końcówce, bramkarz wychodził, to jest jego debiut, młody chłopak. Wyjście do jednej piłki, do drugiej. Bardzo blisko jesteśmy, nagle te głowy są gdzieś chowane. Wystarczyło tylko leciutko tą piłkę skierować do bramki. Bramkarz, praktycznie go nie było, bramka pusta. Trzeba wykorzystywać w naszej sytuacji takie sytuacje. To nie ma dwóch zdań, ale tak jak mówię, no nie wykorzystaliśmy. Bo jak każdy zespół ma słabe strony,
My niestety jeszcze dokładamy tą stronę mentalną, która jest, no wiadomo, sytuacja w tabeli nie pozwala nam na jakąś swobodę działania i tak dalej, tylko musimy patrzeć w dwie strony. Nie możemy stracić, a musimy strzelić. Trzeba na dwie strony działać. Nie możemy sobie tak pójść i hulaj dusza, tak? I fajnie, niech to wszystko wygląda. Po prostu nie możemy. Dlatego może to nieraz tak wygląda, że Jarota tylko się broni, ale no, po prostu musimy tak grać. Bo... No ale indywidualny błąd i się kończy i później już gdzieś... Nie poznaję po prostu zespołu. Nie wiem dlaczego. Bardzo fajny mecz na Warcie, super. Myślałem, że to pójdzie w bardzo dobrym kierunku, a teraz jest... Wtedy wyszliśmy na początek, a teraz po przerwie. I to niestety, gdzie sobie mówimy o rzeczach całkiem zgoła innych, a wychodzimy jest inaczej. Ale cóż. A w jakiej roli panu jest lepiej? W roli trenera czy dyrektora? Bo wszyscy pamiętamy, że było bardzo blisko zespołu Roberta Popowicza, który pana polecał tutaj do funkcji dyrektora. Mm-hmm. No tak, to z racji tego, jakie po prostu rzeczy pokończyłem, jeżeli chodzi o naukę. Nie wiem, bo nie byłem dyrektorem, także nie wiem, jakbym się czuł w tej roli. Nie mogę porównać. W roli trenera czuję się bardzo dobrze. Pomimo, że te wyniki nie są takie, jakbym oczekiwał, ale no to na pewno w ogóle moja filozofia pracy jest bardzo powiązana, jeżeli chodzi o dyrektorowanie i bycie trenerem. Jest troszeczkę inna, czy mi się to uda wprowadzić, to już tego pan nie odpowie, na pewno mi w Polsce będzie ciężko. Proszę bardzo, czy są jeszcze... Z jakim nastawieniem Górnik jedzie do Bytowa? Walczymy o jeden punkt, czy o całą pulę? No my zawsze chcemy całą pulę. No każda drużyna chce, co trener mówi, że no przyjechali też, żeby trzy punkty zdobyć. No. Jeden punkt już mamy przed meczem, tak? To możemy bronić ten jeden punkt. No. Czyli możemy się spodziewać ofensywnego ustawienia drużyny? No, my gramy swoje. No. My gramy swoje. No. Wiadomo, że u siebie gramy wyżej z przodu, to nie tylko Marcin Walc, ale to Michał Święcimka jest, gdzie mają szachować tych obrońców i tutaj będziemy na pewno troszeczkę inaczej grali na Bytowi. Mówię, no mamy też te szybkie boki, liczymy na to i zobaczymy, także też tutaj mówię, no szkoda, że nam ten Janek Bartoś wypadł, bo w ogóle miałem całkiem inną filozofię gry, jeżeli chodzi o spotkania u siebie, jakby był Bartoś, także tutaj na 99% byśmy grali trzema obrońcami. A kiedy się sytuacja z Bartosiem wyjaśni? Już się wyjaśniło. 6 tygodni ma rozbratu z piłką dalej, także tutaj jest duży problem. Czyli na razie po Kubowicza nie sięgacie? No nie wiem, skąd mam takie informacje, ale to jest nasza tajemnica, po kogo chcemy sięgnąć, czy nie chcemy sięgnąć na tą chwilę. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję panom trenerom. Dzięki. Państwu. I do następnego meczu.